Dzisiaj element hotspot. Element ten nie służy do nawiązania Wi-Fi, a do stworzenia takiego obszaru do dotykania. Czyli dotykając w ten obszar zdefiniowany przez ten właśnie element hotspot, można wywołać zdarzenia dotknięcia, zdarzenia puszczenia. Ta grafika, która jest, to jest tło strony. I teraz do tej strony dokładam dwa elementy typu hotspot. Elementy te są przeźroczyste. Dołożę jeszcze element pola numerycznego. Jeśli atrybut STA jest crop image, wówczas taki element jest przeźroczysty dla określonej grafiki. Jeżeli indeks grafiki jest taki sam jak grafika dla strony, wówczas no, ten element będzie przeźroczysty dla strony. Aby wyświetlić cokolwiek w polu numerycznym, muszę mieć jakąkolwiek czcionkę. Trochę jest mała, więc wygeneruję na nowo większą czcionkę. Tu Arial Black to taka konkretna czcionka. Ten element, właściwie parametr spacing, określa odległości między literkami w napisie. Nazwę sobie tą czcionkę Arial Black 48 i zapiszę pod taką samą nazwą . Widać już jest bardziej czytelne. W parametrach tego elementu hotspot mamy dwa zdarzenia: naciśnięcia i puszczenia. A więc w zdarzeniu puszczenia zwiększę wartość pola numerycznego o 1. W zdarzeniu puszczenia następnego pola, tego hotspot, będę zmniejszał wartość tego pola numerycznego. Jak widać, nie widać tych obszarów do naciskania, a naciskanie w te miejsca powoduje odpowiednie zdarzenia. Tutaj dodam jeszcze przycisk blokada. Elementy te typu hotspot można zablokować na jakiś czas, aby nie przychodziły zdarzenia od tych elementów. Zablokować można również wszystkie inne elementy, które generują zdarzenia dotknięcia i puszczenia.
Sprawdzamy w dokumentacji i polecenie TSW służy do blokowania i odblokowania zdarzeń, dotknięć. Czyli możemy zablokować lub odblokować zdarzenia, dotknięcia, puszczenia danego elementu. Czyli użyjąc klawisza blokuj, wykona nam się komenda TSW M0.0, czyli 0 oznacza zablokowanie zdarzeń dotknięć w danym elemencie. Również to samo dla hotspota M1 i w zdarzeniu klawisza odblokuj będzie identycznie, tylko z jedynką, czyli odblokowanie zdarzeń z tych elementów. Możemy teraz naciskać, zdarzenia się wykonują, blokujemy i w tej chwili nie ma zdarzeń. Odblokowujemy i są zdarzenia. Dzisiaj pokażę jeszcze, jak wyświetlać napisy na ekranie. Nie będą to napisy wyświetlane w polu numerycznym ani w polu typu tekst. Po prostu jest to napis na ekranie. Czyli jeżeli wrzucimy taki napis na ekran, no już on tam jest i to nie jest jako obiekt, więc nie da się później z tym napisem nic zrobić. To jest podobnie jak w jakichś językach programowania typu Java, malowanie po prostu po płótnie. To już tam jest namalowane i tego nie da się zmienić. Można jedynie to zamalować z powrotem nowym elementem. I tutaj podajemy pierwsze dwa parametry, to jest miejsce, gdzie chcemy na ekranie napis wyświetlić. Następne dwa parametry to szerokość, wysokość tego obszaru, gdzie będzie tekst. I mamy wyświetloną blokadę. Jeszcze jest parametr STA i on określa, w jaki sposób ma być wyświetlone tło napisu. Jeżeli wybierzemy trójkę, wówczas tło będzie przeźroczyste. Również dla przycisku odblokuj, wyświetlę odpowiedni napis. Na przykład edycja. Mamy napis blokada i mamy napis edycja. I tak jak mówiłem,
Jest to rysowanie po ekranie tych napisów, a więc tutaj coś trzeba zrobić, jakby odświeżyć ekran przed każdym poleceniem napisu, jeżeli chcemy w tym samym miejscu zmieniać napisy. Polecenie page i indeks strony powoduje jakby przywrócenie strony do początkowych ustawień. Jak widać, nie jest to dobry pomysł. Page 0 również nam przywróci do początkowych ustawień wartość pola numerycznego. No i wszystkich elementów, które związane są z daną stroną. Na poprzednim filmie pokazywałem funkcję PicQ, która służy do wyświetlenia fragmentu grafiki. A więc jeżeli wyświetlę fragment grafiki tej samej, która jest przypisana do tła strony, wówczas zostanie jakby zamalowany ten wcześniejszy napis. Blokada i edycja. Tak. Podczas naciskania następuje zamalowanie poprzedniego napisu i wyświetlenie w tym miejscu nowego. Teraz wysłanie do wyświetlacza projektu. Tutaj mam taki długopis z bardzo miękką gumową nasadką, że nie zawsze to naciśnięcie chwyta, ale ogólnie działa wszystko poprawnie.